Stworzyliśmy już galerię internetową, teraz ją będziemy wysyłać na serwer. Do tego nam posłuży co? FileZilla. Wybieram sobie program FileZilla. Po lewej stronie u góry jest coś, co się nazywa menadżer stron. Klikam tego menadżera stron, on jest dosłownie pod tą czerwoną kropeczką po lewej stronie. Klikam go. Pokazuje się menadżer stron. Wpisuję teraz sobie, klikam na nowy adres. Wpisuję, no, przydzielam jakiś tam, jakąś nazwę temu naszemu kontu FTP. Niech to się nazywa, nie wiem, galeria, bo tutaj będę miał moją galerię zdjęć. Wpisuję serwer. Serwer jest to, no, nazwa hosta, czyli burgerfilm.civ.pl w tym przypadku akurat. Logon type zmieniam na normalna. Użytkownika wpisuję FTP, podkreśnik, kurs Gdańsk i wpisuję hasło takie, jakie zostało ustanowione. Klikam połącz. Pokazała się nam lista plików na serwerze. Tak, po lewej stronie okna wszystko, co jest na naszym komputerze. Po prawej stronie wszystko, co jest w internecie na serwerze. Następnie wybieram jakiś katalog odpowiadający w tym przypadku numerowi użytkownika. Po lewej stronie wyszukuję galerię zdjęć moją. Zaznaczam pliki, w tym przypadku resources oraz index i naciskam enter. I to jest wszystko. A hasło?